Gościmy w biurze prezesa sądów powiatu Cook, Timothy Evansa. Witam pana bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór. Panie prezesie, gratuluję. Cieszy się pan zaufaniem innych sędziów, którzy w wyborach poparli pana kandydaturę na prezesa sądów powiatu Cook. To pana szósta kadencja i jest to wielkie osiągnięcie. Jakie było pana największe osiągnięcie w trakcie ostatniej kadencji? Jest kilka osiągnięć, z których jestem bardzo dumny. Jako pierwsze nasuwa mi się myśl przystosowanie sądów do tego, aby rozwiązywały problemy. Na przykład ktoś jest narkomanem, to trzeba uwzględnić to i zaproponować tej osobie opcję leczenia, tak aby wróciła do społeczności jako dobry obywatel. Podobnie jest z osobami, które mają problemy psychiczne. Nie chodzi o to, aby je skazywać i ukarać, ale też zaproponować pomoc. Inna grupa to weterani z wojen w Afganistanie czy Iraku, którzy często borykają się z symptomem stresu pourazowego w wyniku uczestnictwa w wojnie. W sądach powiatu Cook działa sąd dla weteranów. Mamy program dla prostytutek, którego celem nie jest karanie kobiety, ale traktowanie jej jako ofiary i spowodowanie, żeby już nie wracała na ulicę. Bardzo często prostytutki pracują dla kogoś, kto je wykorzystuje. W sądzie pokazujemy tym kobietom, że można żyć inaczej. Są programy, które pozwolą im zerwać uzależnienie od kogoś, kto każe im wykonywać ten zawód. Jestem dumny, że udało nam się wprowadzić programy, które pomagają ludziom leczyć traumy. To powoduje, że nasz system sądowy pomaga ludziom. I think that it keeps our system functioning to help the people of this country, this community and this county. Co z imigrantami? Czy sąd posiada jakieś programy, którymi objęci są imigranci? I do. We are proud of the fact that our court system is one of the main reasons that immigrants have come to this country. Our constitution is set up so that we have three branches of government. The legislative branch passes the law, and the executive branch enforces the law. Oczywiście, że tak. Konstytucja Stanów Zjednoczonych wprowadza trójpodział władz. Mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza ustawodawcza ustanawia prawo, władza wykonawcza egzekwuje prawo. Władza sądownicza chroni imigrantów i wszystkich obywateli, zarówno przed władzą ustawodawczą, jak i wykonawczą. Najważniejszą regułą prawa jest to, że każdy przed sądem ma być traktowany równo. To sądy gwarantują imigrantom. Ameryka jest krajem imigrantów, gdyż ludzie przybywali do tego kraju, aby cieszyć się przywilejami sprawiedliwości. Imigranci przybywający do tego kraju muszą pamiętać, że w sądach są traktowani sprawiedliwie, z szacunkiem i z takim samym dostępem do sprawiedliwości jak wszyscy inni. Dla przykładu, tutaj w Daily Center mamy tłumaczy wszystkich języków używanych na świecie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego? Należy zgłosić swą sprawę tutaj. Wiele spraw lepiej jest rozstrzygać w sądach niż na ulicy. Także jeżeli ktoś was sądzi albo wy sądzicie kogoś, a nie czujecie się wystarczająco swobodnie w języku angielskim, to pamiętajcie, że macie dostęp do tłumaczy w sądzie. To przysługuje każdemu. Dodatkowo usługa ta jest bezpłatna. All they have to do is bring their case here. We want them to resolve their cases in court rather than in the street. So if they are sued or if they sue someone, they don't have to know how to speak the language. They can come here. We have language lines for them so that we can get them to the right location if they don't know where they're supposed to go. But even when they get to the courtroom, we provide them with interpreters free of charge. So, to jest bardzo ważne. Oh, absolutely. They don't have to know the language. They can receive that kind of assistance in the Daly Center at 26 in California. Oczywiście, bez względu na to, czy ktoś dobrze mówi po angielsku, czy nie, może bezpłatnie skorzystać z pomocy tłumaczy w sądzie. Każdy oddział sądu posiada te usługi. Mamy tłumaczy zarówno w Daly Center, jak i w sądzie kryminalnym przy ulicy Kalifornia oraz we wszystkich innych oddziałach sądu powiatowego, poza Chicago, Skokie, Rolling Meadows, Markham, Maywood czy Bridgeport. If it's Polish, wonderful. We can transfer and interpret that into English for them at no cost to them. This is wonderful. So the court system has... Jakie pana zdaniem są dziś największe wyzwania stojące przed sądami powiatowymi? What are the biggest challenges for the court system right now? What do you think? Well, one of the biggest challenges is to try to convince the residents of this community.
Największym wyzwaniem jest przekonanie mieszkańców powiatu, że mogą przyjść do sądu i być traktowani z godnością i sprawiedliwie. Wiele osób nie ma pojęcia, jak działa sąd. Oglądają programy w telewizji, takie jak na przykład Judge Judy czy inne tego typu widowiska i myślą sobie, że jak sami pojawią się w sądzie, to sędzia będzie ich poniżał albo będzie zwracał im uwagę, bądź wypominał, że na przykład podpisali coś, czego nie rozumieli, albo że będzie ich traktował gorzej, bo nie znają języka, lub że będą obrażani jeszcze w inny sposób. Takie rzeczy nie dzieją się w naszym sądzie. Programy telewizyjne bardzo często są dalekie od rzeczywistości i prawdy. Aby to udowodnić, wprowadziliśmy program kamer na salach sądowych. Dzięki temu ludzie mogą osobiście przekonać się, jak naprawdę działa system. Czy to jest część programu Dostęp do Sprawiedliwości? Yes, access to justice is where it came from. Justice Kilbride. Tak, to jest część tego programu, który rozpoczął sędzia Kilbride, który był przewodniczącym Sądu Najwyższego. Dostęp do sprawiedliwości i kamery w sądzie to dwa różne programy. Jako sąd powiatowy wnioskowaliśmy o kamery w sądach jeszcze przed decyzją Sądu Najwyższego. Także gdy zapadła decyzja Sądu Najwyższego o zezwoleniu na kamery w salach sądowych, powitaliśmy ją z otwartymi ramionami. Dziś, kiedy program już z sukcesem działa, każdy może zobaczyć, co dzieje się na sali rozpraw w sądzie kryminalnym u zbiegu 26 Kalifornii. Program jest oczywiście rozszerzany wdrażany we wszystkich sądach powiatu Cook. Nawet w tym budynku, w którym znajdujemy się obecnie, w Daily Center, ludzie mogą przyjść i zobaczyć, co dzieje się na salach sądowych, ponieważ sąd należy do ludzi. Przekonanie ich o tym to nasze największe wyzwanie, ale nam się uda. And we want them to know that. That's one of the biggest challenges that we face, and we're going to get there. Niedawno ogłosił pan otwarcie sądów w sąsiedztwach. Jak to wpłynie na system sądowniczy? Well, community court is justice being moved out of the halls of justice that people know about, out of 26 in California, out of the Daily Center, into the community. And we're starting with the North Lawndale community, which is on the northwest side of the city of Chicago. And there, we're going to start with felonies and misdemeanors, but non-violent. Sądy w dzielnicach, tak zwane community courts, to w zamyśle przeniesienie spraw z sądu w centrum miasta czy z 26 Kalifornii do dzielnic Chicago. Pierwszy taki sąd zostanie otwarty w przyszłym roku w dzielnicy North Lawndale i będzie rozpatrywał wykroczenia, jak i przestępstwa lżejszego kalibru, bez użycia przemocy. Nasz pomysł polega na tym, aby zaangażować lokalne społeczności do uczestnictwa w procesie sprawiedliwości. Już 26 lokalnych społeczności odpowiedziało na nasz apel i zgłosiło się do współpracy. Chcemy współpracować z ofiarami przestępstw i wykroczeń, ale także z tymi, którzy tego dokonują. Chodzi nam o przywracanie sprawiedliwości. Podam przykład. Ktoś ukradł komuś telewizor. Złodziej staje przed sądem i musi telewizor zwrócić albo jego równowartość. Jeżeli okazuje się, że ten, który ukradł telewizor, zrobił to, bo jest uzależniony od narkotyków i potrzebował pieniędzy na narkotyki, to będzie musiał decyzją sądu poddać się leczeniu i odrobić swój dług w stosunku do swojej społeczności. Jeżeli osoba, która dopuściła się kradzieży, będzie współpracować z sądem, wywiąże się ze wszystkich sądowych wskazówek, to będzie mogła wrócić do swojej społeczności z czystym rekordem, po to, aby zacząć normalne życie od nowa, dostać stypendium szkolne czy pracę. W North Lawndale uruchamiamy program pilotażowy. Jeżeli on okaże się skuteczny, to otworzymy kolejne sądy w dzielnicach Englewood, Roseland i poza Chicago, w granicach powiatu Cook, gdziekolwiek będzie taka potrzeba ze strony społeczności. Niedawno gościłem w dzielnicy Avondale i w trakcie spotkania z mieszkańcami powiedziałem, że ich dzielnica jest jedną z tych, gdzie chcę otworzyć kolejny sąd. I to zrobię. And if it works in North Lawndale, we're going to move it to Englewood and to Roseland and throughout the county. Skokie, Rolling Meadows, wherever we find the need, we're going to do that. There's a community called Avondale. And I recently made a speech in Avondale, and I told the residents there, I want to put a community court in that community as well, so that they can receive the kind of justice that I'm describing in North Lawndale. So we're going to do it, and it'll be the first time. Kiedy pierwszy sąd zostanie otwarty? We are projecting that the first court will be opened in January of 2017. Oh.
Przewidujemy, że pierwszy sąd zostanie otwarty w styczniu 2017 roku. Powiat Cook będzie pierwszym powiatem w kraju, który będzie miał takie sądy w dzielnicach. Te sądy przeznaczone będą głównie dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia. Już takie programy stosujemy w sądzie dla nieletnich. Młodzi ludzie dokonują takich samych wykroczeń jak osoby dorosłe, z tą różnicą, że nie myślą o konsekwencjach takich czynów. Młodzież czasem wskakuje do samochodu i nie zdając sobie sprawy, że bycie złapanym w kradzionym samochodzie grozi poważnymi konsekwencjami, które często mogą się ciągnąć za nimi przez całe życie. Idea sądu w dzielnicach ma za zadanie przywrócić sprawiedliwość w pierwszej kolejności, a potem ukarać, a nie odwrotnie. Chcemy też jako sąd wpływać na zmianę zachowań młodych ludzi, zmienić ich nawyki, które mogą być groźne dla nich samych. I jestem pewny, że będzie to działać z pożytkiem dla wszystkich. Miejmy nadzieję, że tak. Nasz stan i powiat ma cały czas problemy budżetowe. Jak to wpływa na działanie sądów? You're absolutely right, Margaret. We are in a constant contest with the executive branch and the legislative branch to try to get the judicial branch adequate funding for the kinds of programs that we've been discussing and to prawda, sytuacja ta trochę przypomina taki nieustający konkurs między władzą wykonawczą i ustawodawczą oraz sądowniczą, aby otrzymać fundusze adekwatne do ich potrzeb. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że władza sądownicza otrzymuje 1% pieniędzy z budżetu, 99% budżetu pochłaniają potrzeby władzy wykonawczej i ustawodawczej. Nie sądzę, żeby to było właściwe i sprawiedliwe. Z funduszami ograniczonymi do 1% musimy utrzymać programy sądowe pomagające rezydentom powiatu, o których wcześniej wspomniałem w rozmowie. Sąd powiatu Cook zatrudnia przeszło 400 sędziów, przeszło 1000 opiekunów sądowych i opiekunów dla nieletnich, tłumaczy, urzędników sądowych, pracowników socjalnych i musimy zmieścić się w bardzo okrojonym budżecie. To nie jest sprawiedliwe. W trakcie ustalania budżetu na przyszły rok walczymy o dodatkowe pieniądze, z których pokryjemy programy oferowane rezydentom i imigrantom. Ludzie są uprawnieni do korzystania z nich, a my powinniśmy to gwarantować. We, during this budget cycle, will be fighting for more funding for the judiciary, and we will use that funding to help the residents, the immigrants that you mentioned, to provide them the services that they are entitled to, and we want to guarantee to them. Yeah, hopefully it will work. There has been much discussion of gun violence in our city. Przestępczość to jeden z największych problemów Chicago. Przestępczość z użyciem broni to prawdziwa zmora. Z drugiej strony słyszymy o przepełnionych więzieniach. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tych dwóch problemów? There are no easy solutions to either one. But let's take the overcrowding for example. At one time, the jail at 26th in California, which is built to accommodate about 10,200 people, was overcrowded. So we embraced a new system of bond court procedures that relies not so much on the ability of someone to pay a bond, but instead to protect the public using a public safety assessment tool. And what it does is it assesses the risk that someone might pose to the general public if while that person's case is pending, that person is released so that person could prepare for trial. And in the process, we have moved the population of the jail from more than 10,200 to now about 7,000. So we've reduced that more than 3,000 so that the jail is no longer overcrowded. And I believe that what we've done at 26 in California now. Nie ma łatwego rozwiązania tych problemów. Dla przykładu, weźmy więzienie zbudowane przy 26 Kalifornii, które może pomieścić 10 200 osób. Pewnego dnia było przepełnione. W sądzie podjęliśmy decyzję, żeby coś z tym zrobić. Wielu aresztowanych nie stać było na zapłacenie wymaganej kaucji sądowej. Z drugiej strony mogli stwarzać zagrożenie. Podjęliśmy specjalne kroki i udało nam się zlikwidować liczbę osób osadzonych z 10 000 do 7 000 obecnie. Więzienie nie jest przepełnione, podobnie z innymi zakładami karnymi w powiecie. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie wypuszczamy osób, które powinny odsiedzić wyrok albo takich, które są groźne czy niebezpieczne. Mniej osób w więzieniach to także oszczędność publicznych pieniędzy. Utrzymanie jednego więźnia w więzieniu to wydatek około $143 dziennie, który ponoszą podatnicy. Dlatego postanowiliśmy, że wiele osób nie sprawiających zagrożenia do sprawy będzie oczekiwać poza murami więzienia. Jeżeli chodzi o przestępczość w mieście, nikt nie ma magicznej odpowiedzi, jak je zlikwidować. I nawet
najlepsi sędziowie zastanawiają się nad tym. W tym momencie zastanawiamy się nad traktowaniem ludzi, którzy popełnili przestępstwo, ale nie stwarzają zagrożenia społecznego. Dam taki przykład. Mężczyzna, lat 80, od 50 lat posiada broń i nie przedłużył pozwolenia na broń. Oczywiście złamał prawo, bo ma broń bez pozwolenia. Ale czy taką osobę trzeba zamykać w więzieniu? Taka osoba przed sądem będzie traktowana inaczej niż ktoś, kto na przykład kupuje broń w innym stanie, w Indianie, przewozi broń do Illinois i tutaj na miejscu sprzedaje tę broń członkom gangu, wiedząc, kim oni są i do czego ta broń będzie im potrzebna. Moim zdaniem lekarstwem na przestępczość jest zlikwidowanie biedy, pokazanie możliwości zdobycia edukacji, a potem pracy, pokazywanie innych standardów życia. Jeżeli uda nam się zbudować lepsze relacje policji z mieszkańcami dzielnic, w których dochodzi do największej liczby przestępstw, to wszystkie te czynniki razem spowodują, że poziom przestępczości spadnie. Na twoje pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ale jest kilka czynników, które powinny być spełnione, plus współpraca wszystkich urzędów zaangażowanych w te sprawy. Someone who is, let's say, importing guns from Indiana into Illinois, selling those guns to the gangs. And those gangs, of course, are using those guns in the community on the gun violence that you're talking about. Most of what you are hearing about involves a relatively small number of people. So while nobody has an answer that solves all of these problems, I think if we can deal with the gangs, if we can remove poverty, if we can get more education into the community, if we can get more job opportunities into the community, if we can have a better relationship between the police department and the residents who live in these communities, all of those things combined will reduce the gun violence that we're talking about. There's not a single answer, but it's a combination that must take place, and it requires a commitment from all the stakeholders involved. Another hot topic. Yes. Elections. Yes. There are many judges up for re-election in November. Many voters. Inny gorący temat to wybory. Wielu sędziów ubiega się o reelekcję. Wyborcy niewiele wiedzą o kandydatach na sędziów. Często nawet nie oddają na nich głosów. Jak wyborcy mogą oceniać, kto jest dobrym sędzią, a kto nie i kogo chcą poprzeć? No. Who is a good judge and who is not the good judge? Who is doing a good job and who is not doing a good job? That's an excellent, excellent question. We have organizations that are set up to advise the public about the backgrounds of the judges who are seeking to serve in Cook County. The Chicago Bar Association, the Cook County Bar Association, the Black Women Lawyers Association, the Women's Bar Association, all of these organizations provide information. The Chicago Bar evaluates these judicial candidates by itself. To jest doskonałe pytanie, które często się pojawia. Mamy organizacje, które doradzą i opiniują pracę sędziów. Chicago Bar Association, Cook County Bar Association, Black Women's Bar Association, Women's Bar Association i wiele innych. Wszystkie te organizacje prowadzą rejestry i dostarczają informacji na temat sędziów i ich pracy. Chicago Bar Association prowadzi nawet specjalną ewaluację. Zrzeszenie Rad Adwokackich też prowadzi ocenę sędziów. Zazwyczaj lokalne gazety, Chicago Tribune i Chicago Sometimes drukują wykonane przez te organizacje ewaluacje. To jest jeden ze sposobów, jak znaleźć informacje i mieć świadomość, na kogo oddaje się głos. Można też bezpośrednio kontaktować się z tymi organizacjami e-mailowo albo przez telefon i pytać o konkretnych kandydatów. Inna publikacja, Law Bulletin, zawsze przed wyborami drukuje ewaluację tych profesjonalnych, branżowych organizacji. Cieszę się, że o to zapytałaś, ponieważ nazwiska sędziów będą na listach wyborczych 8 listopada. Nawet ja będę w tym spisie, choć jestem sędzią od 24 lat. Ale co 6 lat sędziowie muszą odnawiać swoje kadencje. Do odnowienia kadencji nie jest wymagane 50% plus 1, tak jak w większości wyborów, tylko 60% głosów. W tym roku 58 sędziów zasiadających już w ławach sędziowskich od lat ubiega się o nową kadencję. W ich imieniu proszę o wasze głosy, gdyż są najbardziej doświadczonymi sędziami z bardzo dobrymi rezultatami i z ewaluacją. Viewers, to please take the time to vote yes for each one of those candidates who are running for retention, because they have to get 60% of the vote. They're the most experienced of all the judges. They've already been elected, but they have to be retained.
Wyborcy bardzo często nie oddają żadnego głosu. Absolutely. Yeah, you're right. Sometimes they skip the page altogether. They know about the candidates who are running for president of the United States. Tak bardzo często zdarza się, że wyborcy w ogóle nie są tym zainteresowani, nie wiedzą i oddają pustą kartkę, nie skreślając żadnych nazwisk. Bierze się to stąd, że wielu wyborców doskonale orientuje się w wyborach prezydenckich, wie kogo popiera i dlaczego. Kandydaci na prezydenta zawsze znajdują się na górze karty do głosowania. Ludzie znają nazwiska osób z Kongresu czy z Senatu, a także polityków lokalnych. Wszystkie te nazwiska są na początku listy wyborczej, a nazwiska sędziów na końcu listy. Proszę pamiętać, że to sędziowie stoją na straży naszych praw. Prezydenta Stanów Zjednoczonych większość z nas zobaczy w telewizji. Jest duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie spotka osobiście. Ale sędziów, o których wyborze też decyduje, może spotkać w sądzie w momencie rozwodu, wykroczenia drogowego czy innych sytuacji, które powodują, że trzeba będzie do sądu się zgłosić. Paradoksalnie to sędzia ma wpływ na ich życie, może decydować o przyszłości i to powinna być najważniejsza decyzja wyborcza, mimo że znajduje się na samym końcu listy. Wiem, że nazwisk na karcie wyborczej będzie dużo, ale proszę widzów Paul Wyrzyn, aby znaleźli czas na głosowanie także na sędziów. Crucial positions, even though they're at the bottom of the ballot, but I would urge your audience, viewers, to take the time to please vote yes for those who are on that ballot at the bottom of the ballot. For judges. Thank you for your time. Thank you. No i na koniec dziękujemy. Gościliśmy w Daily Center w biurze prezesa sądów powiatu Cook, Timothy Evansa. Thank you very much.